Jak ile to lat by trzeba na takie róże potańczyć, żeby zrzucić hamburgera? Ciekawe. Nie, no bez przesady. Słuchaj, to podobno jest bardzo angażujący taniec. Mówimy właśnie teraz o tańcu na róże. To oczywiście rodzi różne skojarzenia. Różne. No. Oczywiste, ale to bzdura kompletna, jak się okazuje. No właśnie, bo słowniki, co mówią słowniki? Mówią, że taki taniec, inaczej pole dance, nie ma bezpośrednio na celu wywołania podniecenia seksualnego. Ale uwaga, bo jest też lap dance, no i nie należy mylić tych pojęć, bo lap dance jest wtedy, kiedy drążek służy do tańca erotycznego, na przykład w klubach ze stripteasem. To tam się komu kojarzy? Panów odpowiedzialność. Jezu, rura i drążek. No, no pewnie, a pole dance to jest sport. Właśnie został oficjalnie wpisany na listę dyscyplin i od razu ruszyła lawina pytań, czy pojawi się taka konkurencja na Igrzyskach Olimpijskich. Być może jest szansa, ale dopiero za 11 lat. No to pozostaje się szkolić. Przez 11 lat można być mistrzem. To jest wymagająca dyscyplina, ale za to jak kształtuje sylwetkę. Mateusz Jędraś widział dzisiaj z bliska to i owo. Od kuszącej atrakcji do sportowej rywalizacji. Pole dance, czyli taniec na róże, został wreszcie oficjalnie uznany za dyscyplinę sportową. Ktoś, kto po prostu tego nie trenuje, to nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest to trudny sport, ile wymaga to siły i nie tylko siły, ale również innych predyspozycji, czyli taneczności, rozciągnięcia. I umiejętności podciągnięcia się na róże, co bywa i trudne, i bolesne. Czy to boli? Bardzo. Rurka niestety jest bezlitosna. Trochę, czasami. Niektóre figury, zwłaszcza tutaj po wewnętrznej stronie ud, są najbardziej bolesne, ale tak, no to nie ma takiej tragedii. Jak przystało na każdą szanującą się dyscyplinę, łatwo być nie może, choć teraz powinno być już z górki. Dla tego sportu na pewno oznacza to wielki rozwój. Myślę, że jeszcze większe zainteresowanie osób, które gdzieś może wahały się, czy warto to trenować. Pole dance jest spotykany w klubach sportowych, szkołach tańca, praktycznie wszędzie. No i widzę zainteresowanie po prostu dziewczyn. Kolejnym wymarzonym krokiem byłyby Igrzyska Olimpijskie. Tu jednak kolejka sportów jest długa. Na tych w Tokio za 3 lata zadebiutuje 5 nowych dyscyplin. Skateboarding, surfing, karate, wspinaczka sportowa oraz baseball. Szansa jednak w przyszłości jest, bo lista sportów ciągle się zmienia. Na Igrzyskach Olimpijskich mieliśmy do czynienia z takimi sportami jak przeciąganie liny, jak strzelanie do gołębi, jak odmiana pływania, jaką było dryfowanie. Tutaj zatem to już nie dryfowanie, a żeglowanie w stronę sukcesów. Skoro jednak to podciąganie, wyginanie i obcieranie się o rurę jest takie bolesne, dlaczego zyskuje coraz więcej śmiałków? Bo wygląda ładnie, bo bardzo buduje sylwetkę i jest czymś ciekawszym niż zwykła siłowiana. To, co można zrobić ze swoim ciałem, jest niesamowite. To przeczy prawom grawitacji wszelkim. A więc wyzwanie grawitacji rzuca też narrator tej historii. Trzymaj. I jak widać, nie jest to łatwe zadanie, więc zasłużenie, tańcowanie na róże jest już sportem nazywane. To jest artyzm. Mateusz Jędraś, 24 godziny.